Jadę RFZ-ą 250. Zobaczymy, co ten diabeł potrafi. Od razu po prostu. Nie ma żadnego dławienia, nie ma niczego. Też regulowane zawieszenie przód. Spodziewałem się tego po RFZ-cie. Beretta już dała dużo. A co RFZ-a robi? Zaskoczył mnie ten motocykl po prostu. Nie, no jestem w szoku po prostu. Warto było tyle czasu tu stracić, bo chłopaki dopiero co składali te motocykle. Będzie chciał, żebym na koło mu dawał. Na punkcie tego motocykla normalnie.
naprawdę fajnie. Pierwszy raz mam do czynienia z takim sprzętem. Bo jeszcze wyglebię. No petarda, no. Mega, co? Pierwszy Chińczyk, co idzie na koło. I to z salonu MAS, motocykla. Szok. Widziałeś, co to robi? Wszystko w powietrzu. A widziałeś, co to robi? To jest najmocniejszy Chińczyk, jakim kiedykolwiek jechałem. Który to jest? RFZ-250. No. To ten gość z dzisiaj był, nie? To on z trójki nawet pójdzie. Dobre przełożenia, odpowiednie kółka. I... Ale zobacz na serii, co się dzieje. Nie, no jest po prostu mega. Powiem ci, że oszalałem na punkcie tego sprzętu. Cena 8500 bez złotówy. Na hasło Black Ops 100 rabatu. Nie, ale po prostu to tak się cieszę, jak dzieciak, nie? W szoku jestem. Na głowę najlepsze. I to jest też ten lepszy gaźnik, tak? Nie. Ten nowy? A nie, ten ma ten sam to. Nie, też jest inny, ty! Nie, to jest też inny gaźnik. Zobacz. On ma normalnie z dołu tyle mocy, że się w palenie mieści. I w ogóle go nie dławi. Co, chcesz mi dać mini ścigacza? Wytestować. Na koło? Teraz się odpalasz. Na koło i... Nie, no mega. Jestem pod wielkim wrażeniem. Taki co przyszedł. Nie, no tu jest Nibi. Gdzie ty to widzisz? No tu jest Nibi przecież, 30. Nibi 30, gazik? Tu jest ten co tam, z tym, że ten ma, podejrzewam, inne przełożenia, inne koła. Bo ten ma 18, a ten ma... Co? Nie, ten ma też 18. No to kurczę, coś pokombinowali z przełożeniami, że to tak idzie chyba. Nie, no to jest... To jest petarda, nie? To jest zupełnie inne, dwa inne motocykle, nie? Tego bym porównał do K2, a ten jest lepszy od T4. Ten jest lepszy od T4 i to są święte słowa i mi nikt tego nie powie. Szok. To jest po prostu szok. Dla mnie też jest szok, no po prostu jechałem i głupiałem. Za tydzień też jeszcze bym trochę te koła chciał zjechać na kolejnym. Andrzejowi pokażę. Co ty na to, Maciek? Nie przestraszyłeś się na jednym kole, jak jechałem? Odwróciłeś się? Strach patrzeć. No w końcu wiesz, mam te 8,5 koła, to bym zapłacił, nie? Ale nie, no jest naprawdę, ten to jest petarda, nie? No ja, mi słów brakuje, ja nie wiem, co ja mam gadać, nie? Nie, to jest szok. Dobra, nowa bateria. Nie, no to jest kozak po prostu. Nie mogę się napatrzyć na ten motocykl i w ogóle co on potrafi. Pierwszy raz na Chińczyku mogłem jechać na kole, śmiało. Pierwszy raz to się wydarzyło. To się pierwszy raz wydarzyło. I to jeszcze jak przyjemnie. Jak jeszcze bym mu tu puścił tego powietrza z tyłu, to by to, kurczę, zapiął truje i jeszcze leciał. Ja jestem pod wrażeniem. Nie mogę przeżyć tego po prostu. Sorry, że tak przeżywam, ale to jest naprawdę coś pięknego. Sława, ty byś mógł sobie taki kupić i byś nie żałował. Nara, hejos. Było dobrze, miło było testować te fajne sprzęty. No ja testowałem jednego tego. No. Było fajnie. Więc nara, hejos.